Myślę, że wielka sprawa, bo no każdy chciałby grać przede wszystkim w Lidze Mistrzów, bo Liga Mistrzów to jest wielka sprawa, ogromny prestiż, a grać w półfinale Ligi Mistrzów to coś fantastycznego. Ciężko jest mi to tak dokładnie opisać, ale myślę, że jakby spytać chłopaków, czy w Akademii Talentów, czy ogólnie młodych ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z siatkówką, to myślę, że półfinał, finał Ligi Mistrzów to jest jedno ze spełnień ich marzeń. Ja się cieszę, że mi będzie dane zagrać w takim meczu. It's a semi-final Champions League, so the Wednesday game will be really, really hard, we can say for sure. Because first of all, Zaxa is the champion. They won the champion last season, so I think, and also is an amazing team. They play amazing volleyball, one of the best in Europe right now. So it will be really hard for us. Truly speaking, I hope that we recover some players that they are still between six injured. So it's not easy because more or less we lose some players every day. So it starts to be even more complicated than before. But I can say I'm happy the way the team reacted all together. Everyone was ready to help him. We get also some player from the academia and was asked to make his job. And this time I'm really happy what I asked to the player. We don't think about the people that we lose, that cannot play with us, but we are focused what we can do more, each of us, for try to help the team. Myślę, że mimo tak popatrzeć przekrojowo na oba zespoły, to Zaxa ma jednak trochę więcej doświadczenia, ma trochę więcej zawodników, którzy byli na Igrzyskach Olimpijskich, którzy rok temu wygrali Ligę Mistrzów, którzy tak mają więcej doświadczenia na tym poziomie międzynarodowym. U nas w drużynie wiadomo mistrzowie olimpijscy, Benton Newty, Stephen Boye, Trevor Cleveno, ale tak patrząc na chociażby na mnie, na Tomka Fornala, na Janka Hadrawę, no to jesteśmy zawodnikami, którzy na tej arenie międzynarodowej albo w ogóle, albo tak tylko w takim naprawdę minimalnym stopniu gdzieś tam mieli okazję się pokazać, więc myślę, że to jest pewnego rodzaju przewaga z ich strony i na pewno jakiś tam atut, który leży po stronie Zaxy. Ale ja się cieszę, że my mimo tego gdzieś tam, że wygrywamy te wszystkie mecze w Plus Lidze, tak w miarę czasami lekko to idzie, to raczej nie wydawało się, że możemy zagrozić tym największym, tego europejskiego świata. Ale pokazaliśmy, że mimo że ta grupa w Lidze Mistrzów troszkę słabsza, przebrnęliśmy bez żadnych problemów. Później Lubę, tak wszystkim się wydawało, nawet nam w szatni niektórym, że będzie ciężko, że to może być za wysoko powieszona poprzeczka dla nas, ale przeskoczyliśmy, jesteśmy gdzie jesteśmy. Everyone is important, of course. The first one will be really hard because maybe it's one of the most important match for the Champions League for both of the teams, so I'm waiting for a really hard match. Anyway, also the others are really key matches because the matches in the league is connected to the possibility to be first in the league or not, and the second match in Champions will be for the possibility to go forward. So both of that match are really important. No, na pewno by to było coś fantastycznego zameldować się w finale, ale z drugiej strony no będzie stał po drugiej stronie siatki zespół, który jest fenomenalny i myślę, że z Zaxą będzie się grało o wiele ciężej niż grałoby się z jakimkolwiek zespołem z zagranicy, bo to jednak coś innego, inaczej się w pewien sposób gra. Tutaj jednak gdzieś tam zespół, który jest fenomenalnie zbalansowany, jeden dzień kogoś w tej drużynie nie przekreśla tak naprawdę ich całej jakości, tego w jaki sposób oni grają i jak funkcjonują jako drużyna. Widziałem, że Jurek Gladyr ostatnio powiedział, że według niego Zaxa jest lepszym zespołem niż takie Lubę i myślę, że tak w takim ogólnym rozrachunku trzeba tak powiedzieć, także będzie ciężej niż było w ćwierćfinale, ale myślę, że mamy argumenty ku temu, żeby przejść do wielkiego finału i myślę, że to by była kapitalna historia dla nas, dla całego klubu. It's a high level match, so for sure the way we approach the match is really important because we cannot think to play an easy match with a team like Zaxa. We should be ready to fight like in Lube at home because high level team put the level really higher, so we have to be ready to suffer, to feel pain during the single sets, during all the match, and be ready to get the opportunity that every match gives you to take that opportunity to try to beat some teams like that. Chciałbym, żeby też nasz trener tak myślał, że już wszystko wiemy o sobie, żeby to wideo było krótsze niż zazwyczaj, bo
No nie, tak naprawdę no, znamy się, graliśmy wiele razy przeciwko sobie. Myślę, że o sile Zaksy od paru lat stanowią ci sami zawodnicy. No wiadomo, teraz się trochę trzon zmienił. Paweł Zatorski, Benton Juti odeszli, Kuba Kochanowski, ale w ich miejsce skoczyli kolejni fantastyczni zawodnicy, jedni z najlepszych na swoich pozycjach, czy w Polsce, czy na świecie. A poza tym Olek Śliwka, Kamil Semeniuk, Łukasz Kaczmarek, no to są zawodnicy, którzy bardzo często robią różnicę. Jeden gra trochę gorzej, to inny wspina się na wyżyny i tak to wygląda w tej kędzierzyńskiej siatkówce. No ale my wszyscy o tym wiemy, wszyscy o tym wiedzą, a oni mimo to potrafią wychodzić i punktować i wygrywać te wielkie mecze, także to nie jest takie proste, że jak się zna kogoś, to jest pewne, że się uda go gdzieś zatrzymać. No myślę, że na pewno mental, na pewno też jakiegoś rodzaju dyspozycja dnia. Myślę, że bardzo ważne również będzie wsparcie z trybun, bo podczas tych ostatniego spotkania z Lubę tutaj w Jastrzębiu zobaczyliśmy, jak to może wyglądać, jak trybuny, jak ta atmosfera może nas pchnąć do przodu, może dodać skrzydeł, może być tym siódmym zawodnikiem. Także myślę, że to również te trzy czynniki na pewno będą miały znaczenie w tym dwumeczu. Of course, we work for this, for play key matches in arena full of people, and we have every team need to feel the support. So we have amazing support. So when our team is full, is one more helping for us. The playing with the empty gym is really terrible. Believe me, this experience was terrible. I hope we never have to do this in the future, because for the sport, stadiums, arena without crowd inside, is something of so sad. It's not normal sport.